tvpodkarpacie.pl. Sanok, polską stolicą pianistyki za sprawą 12 edycji Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady Bez Granic. Prestiżową imprezę uroczyście zainaugurowano w niedzielę w Sanockim Domu Kultury. 21 miast, 35 koncertów i ponad 400 uczestników to rekordowa edycja pianistycznego święta w Bieszczadach. W Sanoku codziennie aż do piątku będzie można wziąć udział w niepowtarzalnych koncertach. Rekordowe forum, mnóstwo ludzi, mnóstwo uczestników i w różnych dziedzinach dyscyplinach, nie tylko na forum pianistyczne, ale przyjechali i pedagodzy dopisali, i młody wirtuoz dopisał, i świetnych mistrzów i myślę, że dlatego to forum tak kwitnie, a nie inaczej. Już dzisiaj odbyło się 4 koncerty, bo zagraliśmy już w Cisnej, gramy teraz w Zagórzu, koncert teraz rozpoczyna się w Lubaczowie i w Mielcu. To wielkie święto, że do miasta tej wielkości jak Sanok przyjeżdżają tak wspaniali ludzie. W zeszłym roku mieliśmy tutaj laureata międzynarodowego konkursu chopinowskiego, pana Yamamoto z Japonii. Piękna sprawa. Takich wrażeń i tak wspaniałych ludzi grających na takim poziomie w Sanoku to wielkie święto kultury. Przyjechałem razem z ludźmi z Chile. Akurat młoda pianistka z Chile, bardzo utalentowana, Pilar Delgado. I przyjechaliśmy ja po raz piąty czy szósty do Sanoka, a ona po raz pierwszy, żeby zobaczyć, jak działa pianistyka w Europie i ten forum, który jest już bardzo wysoki lot dla każdej młody pianista i akurat ja też przy okazji startuję do kurs pedagogiki pianistycznej, także jestem bardzo zadowolony jeszcze raz pobytu w Sanoku. Codziennie od niedzieli do piątku o godzinie 19 zapraszamy na fantastyczne koncerty. Publiczność dopisuje, mistrzowie są w dobrych nastrojach, więc myślę, że wydarzenie będzie ciekawe. Mam kontakt cały czas z Polską i co roku jestem w Polsce 2-3 razy albo przy okazji koncertów lub zawsze mam nadzieję, że złapię czas, żeby przyjechać na forum. W dzisiejszym świecie człowiek jest bardzo zagoniony. Nie mamy zbyt wiele czasu na kulturę, na spotkania z ludźmi. Ja oczekuję takiego spokoju, pewnego rodzaju medytacji, którą będzie można przeżyć w trakcie słuchania muzyki. Tego wszystkiego, co przynosi muzyka. Mówi się, że łagodzi obyczaje. Oby tak było, żeby wyłagodziła te obyczaje i oby tak było, żebyśmy mieli do czynienia z wspaniałymi, pięknymi wrażeniami. Can you see those shadows there? People dancing everywhere. People dancing everywhere. Can you see those shadows there?
tvpodkarpacie.pl